Każdego roku w Wyższej Szkole Bankowej przyznawane są wyróżnienia Jego Magnificencji Rektora za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej. W tym roku wyróżnionych zostało 5 naukowców wykładających w WSB. Wyróżnienia zostały wręczone podczas kameralnego spotkania. Wyróżnienia za działalność naukową otrzymali dr inżynier Anna Motylska-Kuźma, profesor dr habilitowany Marian Noga, dr Edyta Piet-Migoń, dr Izabela Schiffauer oraz dr habilitowana Izabela Wrubel. Tradycją akademicką Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest uhonorowanie osób, które w szczególny sposób wyróżniły się działalnością na rzecz uczelni oraz współpracą z uczelnią. Zgodnie ze zwyczajem panującym na uczelni, w podziękowaniu za szczególne zasługi, rektor przyznaje złote papirusy. Są to wyjątkowe dyplomy, którymi w tym roku wyróżniono 3 osoby. Nagrodę złotego papirusu otrzymuje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta Opola, jako dowód wdzięczności i uznania za owocną współpracę pozwalającą na realizację różnych inicjatyw łączących środowisko biznesu ze środowiskiem akademickim. Nagrodę złotego papirusu otrzymuje Roman Modrzejewski, kierownik działu informatycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, jako dowód wdzięczności i uznania za wyjątkowy wkład pracy w unowocześnienie procesu dydaktycznego w zakresie informatyzacji dydaktyki. W imieniu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu chciałbym wręczyć złoty papirus panu profesorowi Stefanowi Forliczowi, naszemu wieloletniemu rektorowi, a obecnie rektorowi seniorowi, w podziękowaniu za ponad 20-letnie kierowanie uczelnią oraz nieocenione zaangażowanie i współpracę. Profesor Forlicz przez ponad 20 lat kierował uczelnią, wniósł nieoceniony wkład w powstanie i rozwój Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Jego magnificencja pozostaje na stanowisku profesora i jest zaangażowany w życie akademickie Wyższej Szkoły Bankowej.